Właśnie Umierający Miesianie to jest projekt dwuletni realizowany we współpracy ze szkołą podstawową w Krasnowie. Uczestniczyły w nim dzieci z klasy 5 i 6. Tematem przewodnim, wokół którego były realizowane różne zajęcia edukacyjno-artystyczne, były drzewa. Czyli drzewa Parku Krasnogródzkiego przede wszystkim, bo Park Krasnogródzki, który otacza naszą pracownię, czyli miejsce, gdzie odbywały się warsztaty, posadzony został w XIX wieku i obfituje w stare drzewa, czyli to było doskonałe miejsce do uczenia się w praktyce o drzewach. Oprócz nauki samej o drzewach jako całym ekosystemie, nie tylko poszczególnych organizmach, uczyliśmy się też o roli drzew w różnych kulturach. Mieliśmy zajęcia fotograficzne, teatralne, kostiumowe, scenograficzne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia plastyczne. I na wszystkich tych zajęciach w różny sposób podchodziliśmy do tematów. Staraliśmy się dzieciom podczas tych 2 lat pokazać jak najwięcej różnych technik artystycznych. Robiliśmy ilustracje w plastelinie, akwarelach, używaliśmy linoryt, grafikę żelową, kolaż, tak, wycinanki i te wszystkie prace, które powstawały w tym czasie, posłużyły nam jako ilustracje do książeczki o drzewach, która też powstała. Jedna ilustrowana pracami dzieci, a druga bardzo szczególna i specyficzna książka została zrobiona w piśmie Braille'a z ilustracjami, które są wykonane techniką druku strukturalnego, czyli druku, który można odczytać dotykiem. Zapraszaliśmy gości do prowadzenia zajęć. Urszula Zajączkowska, poetka, botanik i specjalista od życia drzew, spędziła z nami parę godzin w parku i chodząc po parku uczyliśmy się o każdym drzewie ciekawych rzeczy z ich życia. Marcin Siuchno, przyrodnik, też był naszym gościem. Do zajęć animacji, które użyliśmy w spektaklu, zaprosiliśmy Wasyla Sowczenko, artystę wizualnego. I podczas zajęć z nim stworzyliśmy animacje, które potem zostały użyte w spektaklu. Gośćmi na zajęciach plastycznych były artystki z Ukrainy, Hanna Osadko i Julia Browarna. Julia Browarna zrobiła też design i skład jednej z książeczek. Na zajęciach literackich, teatralnych, muzycznych tworzyliśmy elementy spektaklu teatralnego, który był w pewnym sensie zwieńczeniem projektu. Na spektakl zaprosiliśmy wszystkich kolegów, czyli całą szkołę w Krasnowie. Muzykę tworzyliśmy od samego początku, czyli dzieci mogły uczestniczyć w całym procesie, wcielić się w kompozytorów, twórców muzyki. Nagrywaliśmy wszystko w naszym studiu muzycznym, także dzieci zdobywały różne kompetencje i mieli okazję zobaczyć, jak wygląda cały proces pracy. Kamieniu, wpuść mnie! Ale jak pracujesz z rytmem i robisz tą przerwę wtedy, kiedy Magda pokazuje, to jest idealne. Super jest. No. To jest gotowe do nagrania. Różnorodność zajęć, które mieliśmy podczas tych 2 lat, pozwoliła każdemu z grupy znaleźć coś, co by go szczególnie interesowało, bo nie wszystkie dzieci miały takie same zainteresowania.
Niektórzy bardziej odnajdywali się w pracach plastycznych, w poszczególnych technikach. Inni bardziej widzieli siebie jako śpiewających, muzyków na scenie czy w zajęciach teatralnych znaleźli wyraz, który pasuje, więc myślę, że to jest to, co powinniśmy robić, żeby jak najwięcej tego świata pokazywać dziećmi, żeby dać im taki szeroki wybór, w którym mogą się odnaleźć. I ten czas, który tutaj przebiega tak powoli, pozwolił nam eksperymentować w tych wszystkich technikach bez jakiegoś pośpiechu. Jedną z wartości projektów było to, że zajęcia odbywały się w naturze, na przestrzeni samego parku i że to poznawanie drzew toczyło się krok po kroku. Właśnie, że każde drzewo można było dotknąć, obejrzeć, rozpoznać go po liściach albo zimą po sylwetkach. Ponieważ projekt się toczył na przestrzeni 2 lat, to mieliśmy przez ten cały czas możliwość obserwacji całego cyklu rocznego życia tych drzew. I oczywiście nie skupialiśmy się tylko o drzewach, bo to jest niemożliwe. Tylko uczyliśmy się też o ptakach, owadach, o mchach, porostach, grzybach, czyli o całym świecie, w którym te drzewa żyją. Mieć oczy szeroko otwarte, żeby zauważyć te wszystkie cuda, które dzieją się wokół nas na poziomie dziennym, a które często po prostu nie widzimy, bo nie zwracamy na to uwagi.